Państwo potwór. Państwo bestia. W takim państwie my żyjemy. Każdego dnia, kiedy budzę się w Polsce, w kraju, w którym się urodziłam, w którym dojrzewałam, w którym dorastałam i miałam plany i marzenia, które chciałam realizować, zadaję sobie pytanie, jak my możemy tutaj funkcjonować? W kraju, w którym prawa człowieka są łamane, prawa obywatelskie, w którym ludzie są manipulowani, zastraszani. Czy to jest normalne? Na pewno nie. Ja miałam wielkie marzenia, wielkie plany. Właśnie w tym kraju chciałam je realizować, w moim kraju. Celowo użyłam słowa w tym dla wszystkich purystów językowych, dlatego że jestem Polką, czuję się Polką, kocham swój kraj, ale ten kraj w tej formie, w tej władzy politycznej jest nie do przyjęcia. On nie jest mój i nie jest milionów ludzi wokół mnie, którzy są w nim dyskryminowani tylko dlatego, że nie są zwolennikami i wyborcami partii rządzącej. Ale w Polsce chciałam stworzyć coś dużego, coś naprawdę wielkiego. Partię Białą Różę. I nie po to, aby promować moją osobę, czy promować nawet partię, ale po to, żeby zmienić coś w tym kraju. Spowodować jakiś wstrząs, stworzyć ruch oporu. I spotkało się to z ogromnym protestem. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że zobaczyli, jaka jest ogromna siła społeczeństwa. Mówi się o pato-influencerach, pato-celebrytach. A pato-politycy? Oni mają na nas największy wpływ. Ci, którzy szerzą patologię władzy. Którzy powodują, że w tym kraju właśnie politycy funkcjonują jak książęta. To oni są ponad prawem. To oni są ponad zasadami. Od dawna widać, że w Polsce politycy przede wszystkim koncentrują się na sprawach światopoglądowych. A to jest niewiarygodne, żeby w XXI wieku partie w Polsce, partie polityczne w kraju rozwiniętym były partiami ludzkich sumień, żeby koncentrowały się na życiu osobistym Polaków, na ich życiu prywatnym, na tym, co robią w domach, jakie są ich zasady, morale i jakie są ich przekonania, a także jaka jest ich religia. To jest nie do pomyślenia na świecie i nie chcę, żeby w Polsce partie były partiami ludzkich sumień, bo nie taka jest rola polityki. Ja się na to nie godzę. Tak jak Sophie Scholl przeciwstawiła się temu złu, tej obłudzie, tak ja mówię stanowczo nie i dlatego stworzyłam Białą Różę, ale bardzo szybko przekonałam się, że tworząc partię polityczną w Polsce, gdzie polityka jest po prostu zupełnie dziecinna, zupełnie śmieszna, nie da się stworzyć prawdziwego ruchu oporu, ale za to mogę zaszkodzić wszystkim tym, z którymi pracuję, przedsiębiorcom, ekspertom, dlatego robimy coś innego. Nie rezygnujemy z tego pomysłu, ale tworzymy antypartię, prawdziwy ruch oporu, partię polityczną podziemia. Biała Róża zejdzie do podziemia i choć może nie będzie do końca partią legalną, to będzie partią zasadną. Mamy program, nad którym bardzo długo pracowaliśmy. Skupimy się na tym, że prawa człowieka są łamane, że są nierówności wobec prawa, że są potrzebne sądy obywatelskie, bo tak, kiedy ludzie widzą, że państwo nie działa, mają prawo się zorganizować, mają prawo, aby powstały niezależne sądy, niezależna prokuratura, mają prawo, aby politycy, którzy w tej chwili nie są rozliczani, bo chyba państwo nie wierzą, że mogą być przed polskimi sądami rozliczeni ze swoich działań, będą właśnie tam rozliczani. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale kiedy obywatele nie są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje państwo, mogą powstać niezależne sądy obywatelskie, niezależna prokuratura, niezależna policja. One są dzisiaj bardzo potrzebne, bo tak wielu ludzi siedzi w więzieniach zupełnie niewinnie. Na świecie ten system działa, pracuje. W Polsce jest niewielka świadomość tego, że nie musimy być niewolnikami własnego państwa. Ale to nie jest jedyna rzecz, bo w Polsce młodzi ludzie powinni mieć prawa głosu. Skoro ci 90-100-letni mają prawa głosu, no to dlaczego młodzi ludzie, 17-16-letni, nie mają prawa głosu? To właśnie ci młodzi ludzie są przyszłością tego kraju, przyszłością tej gospodarki. Skoro my im nie pozwalamy decydować, no to kto będzie tworzył tę przyszłość? Czas w końcu postawić na ludzi kompetentnych. Jeśli chodzi o samo państwo, o samą Polskę, kto jest największym złodziejem? Ano państwo właśnie, bo płacimy niektóre podatki podwójnie, potrójnie. Każdy, kto w Polsce się rodzi, każde dziecko jest już zadłużone na ponad 100 tysięcy złotych. Kto to będzie spłacał? Starsi ludzie w Polsce, jaka jest godność ich starości? Czy oni są w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonują starsi ludzie, emeryci w krajach zachodnich, Europy Zachodniej? To wszystko jest nie po kolei.
ale o tym będziemy mówić w programach, w kolejnych odcinkach, bo tam szczegółowo będziemy omawiać program, będziemy też go publikować na stronie, ale ja przede wszystkim wszystkich Was chcę zaprosić do Ruchu Oporu, abyście wspólnie z nami tworzyli podziemną antypartię, prawdziwy Ruch Oporu. A dla wszystkich tych, którzy boją się, aby pokazać swoją tożsamość, mamy także na to rozwiązanie. Gorąco zapraszam Was do tego, abyście dołączyli, bo to w naszych rękach jest przyszłość Polski.